Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. W dzisiejszym odcinku standardowo analiza Bitcoina oraz ETH. Zobaczymy, co wydarzyło nam się od ostatniego odcinka oraz wyznaczę dla Was strefy zakupowe oraz sprzedażowe. W ostatnim odcinku mówiłem, że właśnie tutaj jest strefa na wzrosty, z której będę rozgrywał pozycję na wzrosty, tak? I tak się stało. Bardzo ładny long rozegrany. Aktualnie jeszcze trzymam jakieś 30% pozycji oraz mam już pozycję zabezpieczoną. Można tutaj było zagrać 2 do 1, nawet 4 do 1. Także bardzo, bardzo ładny zysk z tej pozycji. Aktualnie ta strefa jeszcze raz może być testowana, ponieważ czasami te strefy lubią być testowane dwa razy. Ok. Jeżeli wybijemy ten niższy dołek, no to możemy zejść właśnie nawet do tej strefy drugiej zakupowej, tak, tutaj w tej strefie. I w tej strefie prawdopodobnie rozstrzygnie nam się więcej rzeczy. Czy zobaczymy wtedy górę? Być może zobaczymy z tej strefy wtedy trend wzrostowy, tak, ponieważ tutaj jest ta strefa. I zeszlibyśmy również do wypełnienia gapu. Pamiętajcie również, że dzisiaj jest posiedzenie Fedu o 14:30, jeżeli się nie mylę. No i pamiętajcie, że żeby być świadomym tego, w dniu dzisiejszym będziecie rozgrywać, tak, ponieważ możliwe, że będzie to dzień manipulacyjny. Również mamy piątek, 15:30, ostatnia sesja amerykańska. Może dużo się zadzieć, także możemy zejść bardzo nisko, bądź nawet złapać te pieniążki, które, czyli te stop lossy, które są w tych oto regionach, tak, wybić te stop lossy. Wtedy ta linia trendu musiałaby pęknąć, tak, i musielibyśmy zobaczyć wzrosty. Ok, na tą chwilę tak to wygląda. Mamy jedną strefę zakupową, z tej strefy już brałem raz longa, możecie brać drugi raz ryzykownie tego longa, ale już z mniejszym mem. Także analiza z poprzedniego odcinka, mogę powiedzieć, że zrealizowana. Jeszcze czekamy na ten poziom. Tutaj jest niby strefa na shorta, ale uważałbym z tą strefą ze względu na to, że tutaj jest dużo pieniążków do zgarnięcia, ale również mamy linię trendu spadkowego. Także zobaczymy, czy mocno przebijemy tę strefę. Również uważam, że jeżeli że na razie jesteśmy, można powiedzieć, mamy szansę na wzrosty i to mogę powiedzieć, że z dniówki na bardzo duże wzrosty. Jeżeli wybijemy ten niższy dołek, czyli 29 100, no to trochę scenariusz się u mnie zmieni, także będę grał bardziej lokalnie, nie będę tych pozycji rozgrywał i trzymał dłuższe pozycje tak zwane, tak? Na ETH to wygląda tak. Tutaj była strefa zakupowa z wczorajszego dnia, której no, wy nie wiedzieliście o tym, ale ja to rozgrywałem. Aktualnie również mam ETH tutaj złapane knotem. Pozycję mam złapaną, także bardzo fajnie to na razie wygląda. I już Wam mówię, jeżeli nie zobaczymy trendu wzrostowego z tego miejsca, czyli po prostu kolejne świece H1, H4 będą spadkowe, wybijemy ten niższy dołek, no to prawdopodobnie zejdziemy do tej strefy tego właśnie zielonego boksa i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Być może jakiś retest tej linii trendu od dołu, bądź jakiś retest tej strefy albo linii trendu i dalszy trend spadkowy. Zobaczymy, jak to się wydarzy. Aktualnie rozgrywam małego longa i tutaj w tym oto rejonie nie będę rozgrywał longa, tylko zostawiam tą strefę, ponieważ również nie mam z czego złapać, bo tutaj jest ostatni knot, który taki, można powiedzieć, tak ratuje. Ewentualnie pod tymi knotami można się ustawiać jakiegoś stop lossa, no ale to już jest bardziej ryzykowne, także w tej strefie powinniśmy zadziałać. Jeżeli przebijemy się na interwale D1 poniżej tego knota i zamkniemy się poniżej, no to będzie słabo to wyglądać. Również dominacja ETH bardzo słabo wygląda. Także na tę chwilę tak to wygląda. Mamy tą linię trendu tutaj również spadkowego, która 5 razy reagowała bardzo mocno, czyli ma ten trend spadkowy na ETH. Nie chce się przebić również.
ETH wygląda słabiej niż Bitcoin. Bitcoin bardzo ładnie odbija. Jak sami widzicie, bardzo fajne wahania cenowe są na Bitcoinie. Co do strefy zakupowej, myślę, że tutaj można się ustawiać na potencjalnego shorta. Byłoby to dla nas przebicie tego oporu z analizy technicznej, której za bardzo nie biorę pod uwagę. Ale tutaj mam poziom ze strategii Smart Money. Także tak to wygląda na tę chwilę. Jeżeli wybijemy te niższe dołki na Bitcoinie oraz ETH, no to polecimy niżej. Jeżeli nie, możemy zobaczyć w dzisiejszym dniu trend wzrostowy. Pamiętajcie, że o 14.30 mamy posiedzenie Fedu. Później, godzinę później mamy właśnie sesję amerykańską. Także myślę, że będzie dzisiaj bujać rynkiem. I zobaczymy, co to się wydarzy. Pamiętajcie, że wszystko, co widzicie na tym filmie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko moje prywatne zdanie na temat tego, co się dzieje na Bitcoinie oraz ETH. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Pomoże mi to w rozwoju mojego kanału, za co bardzo dziękuję. Widzimy się prawdopodobnie jutro bądź pojutrze. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku. Czy będzie nuda, czy będą jakieś reakcje cenowe, które będę musiał Wam przekazać. Także dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!